Zdawało mi się wczoraj, że jestem potworem, ohydną bestią ziejącą smrodem. Zostałem stworzony bez udziału mojej woli w podziemiach tajnej fabryki Coca-Coli. W wyniku badań nad bezsensem istnienia poczęto istotę niezdolną do myślenia. Nauczono mnie jeść wyłącznie w McDonaldzie. Pożeram więc ludzi stojących przy kasie, robotnicy w fabryce, policjanci na ulicy, złodzieje w więzieniach, artyści w podziemiach. Jest prawo i porządek, chcemy pełny mieć żołądek. Telewizja nie kłamie, uwierzcie reklamie. Nigdy się nie myję, nie używam wody. Wolę kosmetyki ze zmielonej krowy. Spryskuję swoje ciało dezodorantami. Ubrania posypuję najbielszymi proszkami. Piję tylko z puszki benzoesan sodowy. Ekstrakty, konserwanty, kwas fosforowy. Przy użyciu najnowszej generacji komputera potrafię zmienić tekturę w hamburgera. Robotnicy w fabryce, policjanci na ulicy, złodzieje w więzieniach, artyści w podziemiach. Jest prawo i porządek, chcemy pełny mieć żołądek. Telewizja nie kłamie, uwierzcie reklamie. Zdawało mi się wczoraj, że jestem potworem, ohydną bestią ziejącą smrodem. Zostałem stworzony bez udziału mojej woli w podziemiach tajnej fabryki Coca-Coli. Wychodzę w miasto, idę pewnym krokiem. Przerażeni ludzie omijają mnie bokiem. Wszystko, co robię, jest kompletnie chore. Zdawało mi się wczoraj, że jestem potworem. Robotnicy w fabryce, policjanci na ulicy, złodzieje w więzieniach, artyści w podziemiach. Jest prawo i porządek, chcemy pełnić.